Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony Radio Bike. No a przed chwilą to, co żeście widzieli, no to świeży nabytek zamiast tego wałka na kierownicę i tej torby na akcesoria, co było wcześniej przedstawione, a teraz coś takiego. I dzisiaj właśnie pojechałem, jadę do lasu, aby sprawdzić, jak to się wszystko będzie sprawowało na nierównościach i czy faktycznie te sznurki, którymi przywiązany jest ten uchwyt i ta torba do kierownicy, to się sprawdzi. Sprawdzimy, zobaczymy. Mowa o tych sznurkach tutaj, które widzicie, montowane za pomocą dwóch sznurków. Słuchajcie, dwóch sznurków, dokładnie to, co słyszycie. 11 litrów torba, a resztę wam będę pokazywał i omawiał, jak dojadę na miejsce, tam gdzie przeważnie dojeżdżę. To jedziemy. Jestem ciekawy, jak torba sobie poradzi na tych nierównościach, którymi teraz jadę. Specjalnie wybrałem taką gorszą nawierzchnię, aby sprawdzić, czy torba da radę. Trochę korzeni. Będziemy obserwować, czy cokolwiek ten uchwyt tutaj się obniży, popuści, czy też nie. Na razie daję radę, nie ma tragedii, ale cholerstwo drogie strasznie. Mam troszkę rzeczy zabrałem do tej torby, aby ona znowu nie była pusta. Jest dobrze, na razie. Na asfalcie, tak jak widzicie, ona nawet nie drgnie. Jest przymocowana idealnie i super się sprawuje, naprawdę super. Gdybym miał tylko jeździć po asfalcie, no to kurde, super. No, tak jak powiedziałem, no i na szutrach na razie nie odpadła, to znaczy, że jest ok. No ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Aha, i zapomniałem wam przekazać bardzo ważne informacje. Zobaczcie, wszędzie jest dostęp do każdego chwytu, także macie się nie przejmować, bo jest i tutaj, i tutaj, i tam, i na dole. Także to jest wielki plus. To jest wielki plus. I tyle. Jestem na miejscu, w moim super miejscu, że tak powiem. Wiata jest, całe szczęście pusto jest. Obejrzę tylko rzut okiem, co się tu zmieniło. No, troszkę mniej wody jest. No, ale dobra, ale nie o to chodzi. Przyjechaliśmy tutaj, żeby chwilkę siąść, wypić kawę i zobaczyć, jak ta torba się spisała. A spisała się, powiem wam, dosyć fajnie. Na razie wszystko jest ok. Luz jest. Paski mocujące są, można jeszcze byłoby dociągnąć. Pasek mocujący, zapięcie jest. No i te magiczne miejsca, te sznurki, którymi to spinamy całe urządzenie,
jest. Praktycznie ja tutaj sobie wyznaczyłem taki znacznik, nic się nie przesunęło, także jest w porządku. Tutaj mamy dwie kieszonki, jedna kieszeń z jednej strony i druga kieszeń na jakieś pierdoły szybkie z drugiej strony. Dobra, ja może to teraz otworzę i powyciągam to, co trzeba. Zobaczcie, przez rolowanie, patrzcie jaki on, jaki tu jest w środku wór wielki. No jest miejsca naprawdę 11 litrów od groma. Ja sobie zrobię kawę i za chwilę wam jeszcze pokażę, co mamy. Zobaczcie, tutaj jest instrukcja obsługi i jak to wszystko zmontować, tą tarbę. Właśnie Handlebar Pack QR, tak się to nazywa, 11 litrów, tak jak powiedziałem. Wszystko fajnie. Słuchajcie, no chyba tutaj informacja jest, że niestety do karbonowej kierownicy nie da rady tego zamocować, no gdyż to jest porządny ścisk i mogłoby się to uszkodzić. Tak jak powiedziałem, dwa paski są, którymi mocujemy do kierownicy. Jeden przeciągamy, macie wszystko na instrukcji po kolei pokazane. Jeden przeciągamy w dół, przez oplatamy. No i to praktycznie wszystko. Zobaczcie, bardzo prosty sposób mocowania. Bardzo prosty sposób mocowania. No i ona się naprawdę dosyć fajnie trzyma. No i tyle, tyle. To jest ta instrukcja. No a co ja chciałem pokazać jeszcze wam? Zobaczcie, druga sprawa, którą zamówiłem, no to to jest pojemnik. Pojemnik na wodę. Dwulitrowy pojemnik na wodę z uchwytem. Ja go zaraz tutaj porozciągam, zobaczymy jak to wygląda. Instrukcja jest, tutaj jest taki ustnik do picia, taka rurka, ale to jest chyba dodane jako akcesoria. Akcesoria, więc tego tutaj nie mam, jest sam worek. Także można, widzę, że użyć go jako prysznica, no i jako wodę do transportowania i do picia. Także wszędzie się przyda, nie tylko na rower, no ale i do innych celów. Dobra, za chwilę wam to pokażę, jak wygląda. Tak się prezentuje w całości ten worek na wodę, cały czarny. Proszę, tu jest uchwyt, można sobie powiesić gdzieś na czymś ten worek i albo się będzie nagrzewał później do prysznica, no albo ogólnie można go wziąć do ręki. Natomiast no ja mam jedynie korek do tego zakręcany, no ale tutaj widzę, że tak jak powiedziałem wcześniej, akcesoria do picia, ustnik taki, tutaj mamy ten korek do podprysznic, jeszcze tutaj coś mamy, chyba więcej już nic nie ma, także można sobie skombinować i albo mieć worek do picia, albo również tak jak jest pokazane, pod prysznic. Dobra, to o worku by było na tyle. Zawsze wodę można gdzieś wziąć. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej już, problem po zwinięciu torby, zobaczcie. No, żadnych niestety uchwytów nie ma na lampki. Zwiążemy to, to jedynie kombinacja znowu z tymi tutaj lampkami, no bo no gdzie zawieszę jakiekolwiek lampki, tutaj latarkę, tu między tutaj ten uchwyt, czy tu, no masakra, nie? Tutaj znalazłem miejsce na mostku na licznik, natomiast no jedynie kupić jakąś lampkę i do któregoś mocowania umieścić ją tutaj, no ale to w dzień może być jakaś murgajka, że tak powiem, no ale w nocy no to już kurde będzie problem i będę musiał coś kombinować i zaczepiać gdzieś do tego paska, tak jak tutaj widzicie, no bo jak inaczej, no jak macie jakieś pomysły, no to piszcie i dajcie znać w komentarzach, no bo ja na razie nie mam pojęcia, jak to wszystko ugryźć. Wszystko się trzyma stabilnie, rower działa jak należy,
Jest bardzo dobrze. Napęd SRAM działa. SRAM elegancko. Nie brakuje mi kompletnie żadnych przełożeń. Wczoraj jedynie co jechałem z górki, chyba bodajże 50 na godzinę miałem, no to już tam chyba kadencję musiałbym mieć około 110-120. A tak poza tym to jest ok. Tutaj macie miejsce, tak jak wam wcześniej pokazałem, na różne pierdoły. Ja akurat sobie znalazłem miejsce na telefon. No i tyle. Dobra, a teraz w spokoju kawa i to by było na razie tyle, a potem będziemy coś kombinować. Także pijemy teraz kawę i uciekam później do domu, do dzieci. No i odpoczywam i kuruję dalej nogę. Pomalutku, pomalutku dochodzę do siebie, aczkolwiek nie jest to, co chciałbym. Tak jak powiedziałem, lekarz powiedział, że mam ćwiczyć tą nogę, więc ćwiczę. Przepisał mi skierowanie na jakieś zabiegi, ale jak dowiedziałem się, kiedy są terminy pierwsze, listopad, no to co mi to da? No to wolę ten tydzień teraz jeszcze wolnego wykorzystać przed czasami i jeszcze delikatnie tą nogę rozruszać, aczkolwiek no nie jest to jeszcze rewelacja jakaś. Także delikatnie, delikatnie i dochodzę do siebie. No to piję kawę teraz. No i słuchajcie, to by było na tyle. Kamery mnie żerają strasznie. No i wracam sobie teraz pomału do domu. Taka króciutka wyprawa sprawdzająca właśnie tą z tyłu torbę. Ok, spisała się. Natomiast słuchajcie, no muszę się zastanowić naprawdę, co z tym zrobić, z tą tutaj, z tymi lampkami, jak to wszystko przypiąć, aby w nocy, gdy będę kiedyś jechał, aby mieć światło. No ciężka sprawa, no ale jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić. Także tyle z tej krótkiej wyprawy. Pozdrawiam was gorąco, serdecznie i do następnego odcinka. Zobaczymy, co tam nakręcę, gdzie będę. W przyszłym tygodniu wybieram się nad morze, więc może coś fajnego tam będziemy jeździć. Ale to się wszystko okaże. A tymczasem dalej testuję tą torbę w drodze powrotnej do domu. No i pozdrawiam was gorąco. Trzymajcie się. Cześć.